Cześć kochani, witam ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie otwieramy Magical Suitcase i jest to tym razem box o tematyce Wiedźmina. Zaczynamy! Jak widzicie, Milka postanowiła dołączyć do dzisiejszego odcinka, ale nie tylko ona, ponieważ ten box jest o tematyce Wiedźmina, a nikt tak dobrze się nie zna na Wiedźminie jak mój Łukasz. Tada! Rodzinka w komplecie, przedstawiam Wam mojego Łukasza, który zawsze jest za kamerą, a dzisiaj udało mi się go namówić, żeby razem ze mną nakręcił odcinek i odpakował. A Milka już sobie poszła, okej, zostajemy sami, żeby razem ze mną odpakował paczkę. No to kochanie, zaczynamy. Ja już trochę podejrzałam do środka, wiem, że Ciebie też korciło. Oczywiście może na początek zwróćmy uwagę, ja zawsze na to zwracam uwagę, na wykończenie tych pudełek. Znowu mamy fantastyczną nalepkę, która aż wręcz zachęca do tego, żeby zobaczyć, co jest w środku. Dobra, otwieramy. Najpierw pokażemy im, co? O, dziękuję. Dobra, sneak peek dla Was. Biały papier. Okej, odwracamy. Łukasz już się nie mógł doczekać, a ta paczka jest już tutaj od Dnia Matki chyba u nas? No, jakoś tak. A dopiero dzisiaj nam się udało odpakować. Dobra, co? Ja w ogóle pozostawiam wszystko w rękach Łukasza, to on będzie wybierał i otwierał poszczególne rzeczy, a ja będę mu towarzyszyć. Dobra, Łukasz, co Cię najbardziej tutaj, co przykuwa Twoją uwagę? Zaczniemy od tej najmniejszej. Chyba się wysypało. Tak. Okej, okay, mamy fioleczkę jakąś. Jaskółcze ziele. Okej. Okay. I co to jest? Opowiadaj. Jaskółcze ziele jest to po prostu składnik, który rośnie dziko na polach, na łąkach. Można go znaleźć też w grze. Był dostępny jako łup. Natomiast jest on potrzebny do tworzenia wielu eliksirów, między innymi eliksiru jaskółki, która przyspiesza gojenie ran. O, proszę, to żywotności. Ciekawe, no. Także jest to jeden po prostu ze składników takich głównych, potrzebnych do robienia eliksirów. Fajnie, otwórzmy i zobaczmy, czy to pachnie. Ciekawe, co jest w środku, jakieś suszone... Wygląda mi to na jakąś herbatkę. Nie wiem, czy można to otworzyć. Ja nie umiem, spróbuj. O, no. Myślę, że to jakaś herbatka. Albo jakieś liście z przyprawy. A pachnie znajomo. Wiesz, jak mi to pachnie? To mi pachnie trochę jak jarmuż. Trochę jak przyprawa, faktycznie. No nic, zobaczymy potem. Fajne do ekspozycji, można sobie gdzieś fajnie ustawić z książkami. Łukasz w ogóle miał książki Wiedźmina za czasów młodości, która już przeminęła. A, Milka wróciła. No tak, jak są ziółka, to Milka wraca. Zobaczymy, czy jej odpowiada. Poproszę Cię, jeszcze raz otworzysz. Damy jej powąchać. Milka testuje, proszę. Co? O! Kurczę. Zaraza. Dobra, ziółka odstawiamy, dajmy je tutaj, żeby fajnie było widać. Dobra, będzie tam widać, zerknijmy. Podgląd. Coś tu mamy podgląd z boku, bo dzisiaj musimy mieć tutaj, zazwyczaj Łukasz ma podgląd i widzi, czy wszystko jest widoczne. Dobra, okej, więc widać fajnie tutaj nasz pierwszy produkt i przechodzimy do następnego. Skoro to była mała paczka, no to tak myślałam, że teraz chodzisz dużą i tu już widać, co to jest. Widać, co jest. Bezpiecznie zapakowane, więc fajnie, nic się nie uszkodziło. Jest to solidny kawał szkła. No dobra, zobaczymy. Co my tu mamy? Chyba jest jakiś grawer, tak? No i dobra, mamy grawer i mamy tak, Passiflora, czyli jedna z ważniejszych, nazwijmy to, karczm w Wiedźminie. A, no to idealnie, kufel, karczma. Mahakamski dwójniak, no oczywiście, czyli jest to krasnoludzki, bardzo mocny alkohol, który krzepił nawet u marlaków. Jarpen byłby dumny. Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć. Ja wiem, dlaczego tak nie potrafiłeś tego odczytać, bo po prostu musisz to uzupełnić odpowiednim trunkiem. No. No i teraz to ja to rozumiem. Teraz można odczytać wszystko. No to wasze super. Zdrowie. Dwójniaczek to nie jest, to prawda, ale... Uzupełnimy. Dobra, fajnie. To może postaw trochę dalej ten kufel, żeby było go fajnie widać. Okej, przechodzimy do następnej rzeczy. Co Ci się rzuca? Kolejna rzecz. O, kartonik. Kartonik. Dobra. Co może być w kartoniku? Zobaczmy.
Wygląda jak chyba świeczka, tak? Tak, tak. Doświadczenie. Tak, to jest świeczuszka. I co tu mamy? Biały wilk. Tak. Aha. I o co chodzi? To sobie odłożymy. No, biały wilk to wiadomo było. Był pseudonim Wiedźmina. Pseudonim Geralta, dokładnie. No i oczywiście jest to świeczka. Uuu, jak ładnie. Biała świeczka i na górze są posypane jakieś kwiaty. A tak trochę cytrusowo? Tak, co wyczuwasz? Ciężko. Pokaż. No zobacz. Bardzo taka orzeźwiająca. Jabłko? Może jabłko? Coś. Tu mamy w ogóle fajną grafikę. Mamy postać Geralta i mamy tło jakiegoś zamku. Czy to będzie Karen Moren? Tak podejrzewałam właśnie, czyli miejsce, w którym trenowano Wiedźminów. Konstancja zapunktowała. Czy mamy tutaj napisane? To jest sojowa świeca. Magika jest słynną ze świec. Tak, właśnie. I oni mają całą serię tych świec. I ostatnio przy unboxingu Harry'ego Pottera zastanawiałam się, czy zmienili design świeczek. I tak, bo wcześniej one były w takich puszkach, a teraz są w słoiczkach, więc o wiele ładniej to wygląda, więc super. I tutaj mamy napisane, jaki jest zapach. To jest fresh cut grass, czyli świeżo ścięta trawa. No faktycznie tak. Trawą. Bo świeżo pachnie. Ale to jest ładny zapach. I no dobra. Kamienie z rzeki tu jest napisane, o zapachu kamieni z rzeki. To ciekawe, jak to uzyskali. No dobra, mamy świeczkę białego wilka. Co dalej mamy? No to lecimy dalej. Drugą rzeczą, z której słyną Magical Suitcase, są herbatki. Tak jest. No i mamy tutaj czarna herbata, pieprz, jarzębina, wężownik i kwiat bzu. I herbatka nazywa się Geralt. Fajnie, bo w tych paczkach właśnie są herbatki o różnej tematyce i też w boksie Frynców mieliśmy herbatkę Central Perk i mieliśmy w Harrym Potterze herbatkę nieraz. Bardzo fajne są te herbatki. Tak, naprawdę. I to jest herbata do parzenia, to są herbatki sypane. Będziemy wąchać. Tak, sprawdźmy. O, już trochę nam poschodziło tych herbat, już nie mamy za dużo. Fajne jest, ja lubię takie. Nie jest owocowa na pewno. Jest taka mocno ziołowa. A ty takie lubisz? No, może być bardzo dobra. To jest taka męska herbata, wiecie. Męski trochę boks, trochę męska herbata. Ale w zapachu. Bardzo głęboko. Będzie, patrz, będzie jest mocna. Ta jarzębina, zobacz. Widzisz? Suszona jarzębina. Mamy jarzębinę. Mega. Zjadłeś? Zjadłem jarzębinę. O nie! To się parzy, a nie, widzę, jesteś głodny, zaraz będziemy coś jeść. Dobra, herbatka. Co dalej? Do końca tego odcinka to chyba wypijesz tą zawartość kufla. Tak, otwórzmy to, bo ja już jestem bardzo ciekawa. Podejrzewam, że to będzie koszulka. Tak! Jest to koszulka na pewno. Jakiś ciciulki, nieważne. I to też jest seria od Magical Suitcase. To są ich autorskie projekty, także rewelacja. Made with love, to jest bardzo fajne. Z metka. Metka ekologiczna. No dobra, zobaczmy co to. I tutaj taki mały wtrąd, jeśli chodzi o koszulki i nadruki na koszulkach, to Łukasz ma bardzo duże doświadczenie w tym teraz. Próba Magical Suitcase. Patrzę na podgląd, czy to będzie widać. O, tak, powinno być fajnie. Widać. Ja jeszcze nie widziałam nadruku. O, rewelacja, super. Mamy logo wilka, taki mamy też naszyjnik. W ogóle nie wiem, czy zwrócicie uwagę, ale Łukasz ma na szyi też naszyjnik. Oczywiście z Wiedźmina, ja mam od Yennefer. I co tutaj mamy napisane? Poczekaj. No czytaj. A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej. I to jest cytat po prostu Sapkowskiego, podejrzewam, że z książki albo z jakiegoś artykułu, bo on wcześniej pisał artykuły. No i mamy fajną grafikę czerwoną. Łukasz, oceniaj jakościowo. Zobaczymy sobie nadruk. O, proszę. No, jest to solidnie wykonane. Jaką metodą? Myślę, że sitodruk. Aha. Nie, chyba flex jednak. To jeszcze lepiej, szczerze powiedziawszy. No mi to koszulka... na flex wystarczy. Tak, flexik to będzie. Bardzo dobrze zrobiona koszulka. Myślę, że długo posłużyć może komuś.
To jak widzicie jest rozmiar dla mnie damski, także ja tą koszulkę bardziej obnoszę, ale super, bo będziemy mieli na jakieś fajne zdjęcia. Zresztą też ostatnio myśleliśmy, żeby Łukaszowi zamówić jakąś koszulkę w tematyce Wiedźmina albo zrobić, bo też mamy taką możliwość, żeby samemu sobie gdzieś tam koszulkę wykonać. Super, okay, bardzo ja fajne. Tak, podoba mi się połączenie tej czerni z czerwienią, fajnie to wygląda. Dobrze to wygląda. W ogóle ta czerwień jest taka bardziej bordowa, nie? Taka intensywna. Robisz mi tu bałagan, ja zawsze ładnie odkładam na bok. Dobra, lecimy dalej. Widzimy następną rzecz. No oczywiście Kaer Morhen, podkładka pod kufel. Idealnie. Prawda. Najpierw się napiję. Z tym samym logiem jest ta podkładka. Właśnie mamy tutaj logo wilka, mamy miecz i mamy napisane Kaer Morhen Wolf School, czyli szkoła wilka. Szkoła wilka, dokładnie. Okej, okay, super. Dajemy podkładkę pod kufel. Idealnie. Tu widzę coś akurat dla siebie, więc może ja się tym zajmę. Okazuje się, że Magical Suitcase także ma swoją kolekcję Magical Jewelry, także magiczna biżuteria. I mamy tutaj naszyjnik, podejrzewam, że jest on zainspirowany stylem naszyjnika Yennefer, który mam na sobie, ponieważ mamy tutaj taki a la choker, już Ci pokazuję. I mamy taką zwisającą gwiazdę z brokatem w fioletowych kolorach. I podejrzewam, że chodzi też tutaj o kolor jej oczu, prawda? Bo ona miała taki fioletowy, więc jest to gdzieś pewnie inspiracja, inspiracja właśnie kolorem oczu Yennefer. Także to zdecydowanie produkt dla mnie. Fajnie, bo się okazuje, że ta paczka zawiera w sobie nie tylko gadżety dla mężczyzny, ale także i dla mnie. Także to jest akurat coś dla mnie. Okej, zostały dwie rzeczy w paczce. Mamy kopertę. Odłóżmy ją na potem. No tak, bo Ciebie już to korci. I mamy, słuchajcie, gadżet. Proszę, kochanie. To nie jest gadżet, tylko to jest prawdopodobnie komiks, a właściwie jestem pewien, że tak. No, Dzieci Lisicy to się nazywa. Aha. Wydanie Egmont, Świat Komiksu. Czyli komiks Klub to będzie. Komiksu, dokładnie. Okej, okay, czyli mamy Dzieci Lisicy, pięknie pachnie, zapach. Nowo wydane. Ja przyznam szczerze, nie czytałem żadnego z tych komiksów. Wiem, że jest ich trochę już na rynku. Natomiast muszę powiedzieć, że właśnie sobie przeglądam i są naprawdę pięknie wydane, bardzo pięknie, fajnie pięknie rysowane. Pięknie zilustrowane. Pokażę Wam taki, o, zerknę na podgląd. No pięknie to wygląda. Ciekawe, co to za historia akurat tutaj jest. Naprawdę fajnie jest to wydane, fajnie przygotowane. Łukasz jako dziecko był w ogóle fanem komiksów, bardzo lubił komiksy Torgala, Gwiezdnych Wojen. No i mamy tutaj, przerwę Ci, mamy tutaj napisane właśnie komiks napisany przez laureata nagrody Eisnera Paula Tobina i zilustrowany przez wschodzącą gwiazdę komiksu Joe'ego Quiero, przepraszam jeżeli pomylę. Jest pełny akcji horrorem, fantazy rozgrywającym się w świecie bestsellerowej serii gier wideo, czyli mamy tutaj historię opartą o fabułę gier naszej rodzimej firmy oczywiście. Wiedźmin z pewnością zachwyci zarówno zagorzałych fanów, jak i nowych czytelników. Jest to, widzę, na licencji CD Projektu, więc ściśle czyli będzie związane gry tak, będzie to ściśle związane z fabułą gry. No i teraz czekamy tak naprawdę na nowe wydanie gry przez CD Projekt. Mówi się o tym, że główną rolę będzie odgrywała Siri. Czy tak będzie, faktycznie zobaczymy. Ale na pewno fajna sprawa, na pewno przeczytam. A propos Siri, to taki wtrąd można powiedzieć i pokażę to, jak bardzo Łukasza Świat Wiedźmina wkręcał, ponieważ Łukasz miał kiedyś kota, którego właśnie tak nazwał, prawda? Tak. Ja miałam okazję tego kota poznać, jak my się poznaliśmy 10 lat temu, ale niestety kotek uciekł. Teraz mamy Milutkę. Dobra, no i została nam jakaś papierowa replika. Mamy dużą kopertę z ekopapieru. Ładnie układasz już, tak? Dobra, otwieramy. O, zamknięta. Cóż to może być? Strawa dla Wiedźmina, czyli chyba mamy jakiś przepis. Super sprawa wygląda, to na przepis, dokładnie. Machając mieczem i jeżdżąc na koniu, można się zmęczyć. Solidnie, więc i konkretna strawa... pokrzepia, tak? Jest napisane w takim starym stylu, takimi wiecie, zawijasami, ciężko się doczytać. Ma być smacznie i pożywnie. I jedziemy ze składnikami. Jedna łyżeczka suszonej soli, jedna łyżeczka pieprzów. Gruboziarnistej soli. Gruboziarnistej, aha.
jedna łyżeczka pieprzu w ziarenkach, jedna łyżka smalcu, 125 ml miodu pitnego, o tak. 125 ml ciemnego piwa, 600 gram karkóweczki, jedna główka czosnku, dwie czerwone cebule, 200 gram... A i chyba zrobimy. Domowej kaszy, tak? Domowej? Dowolnej kaszy, czyli może być gryczana. Dwie łyżki śmietany, dwie łyżki musztardy. Dobra, więcej nie zdradzamy, bo to kto chce się przekonać sam, co jest w tym przepisie, musi zamówić koniecznie takiego boksa, o ile jeszcze jest, bo nie wiem, czy boksy wiedźmińskie jeszcze są. I na Magical Sweet Case wciąż możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego, który zostawiam Wam na dole. No i to wszystko, co było w boksie. Co jest Twoją... Zawsze wybieram na moich boksach takie ulubione gadżety. Ostatnio wybrałam z Harry'ego Pottera 5 ulubionych gadżetów i powiedzmy, że w tym wypadku wybierz 3 ulubione gadżety, no bo tu mamy też kilka damskich. Na pewno kufel, to jestem tak, pewna. Jest świetna sprawa. Fajnie, że jest ten grawer, ale to jest solidny kawałek szkła. Wchodzi tu, myślę, pół litra spokojnie. Bardzo fajna rzecz. Co następnie? Powiem szczerze, że fajna sprawa, jeżeli chodzi o komiks. Będziesz miał co poczytać teraz. Tak, ale to jest taka bardzo konkretna rzecz dodana do paczki i myślę, że to może bardzo mocno cieszyć wszystkich. I co jeszcze by mi się tak bardzo podobało? Chyba ustawiłbym na herbatkę. Ale ex aequo z przepisem. Bardzo lubimy gotować. Tak. To sprawiło pewną radość w postaci tajemnicy, nie wiemy co z tego wyjdzie, więc zrobimy dokładnie według przepisu, no i okaże się, czy to będzie dobre, czy nie. No ale i też jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe i takie zaskakujące. I obydwoje jesteśmy fanami takimi właśnie, jeśli chodzi pod względem artystycznych pewnych wykonań i to jest naprawdę, jeśli chodzi o Magical Sweet Case, oni bardzo dużą uwagę przykuwają, zwracają na to, żeby te papierowe repliki, żeby te szczegóły były dopracowane, żeby to było ciekawe, interesujące i zaskakujące. No i oczywiście mamy także dla Was... rozdanie. Tak jest, ale tym razem nie zdradzimy, co to będzie. Przygotujemy dla Was takiego mini boksa wiedźmińskiego. Na pewno będą to dwie rzeczy, które tutaj widzicie na stole. A co to będzie, przekonacie się, jak wygracie. I jeśli chcecie wziąć udział w rozdaniu, koniecznie zerknijcie w opisie. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, jak można wziąć udział w zabawie. Kufla nie oddam. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Pamiętajcie o... subskrypcji. I oczywiście o lajkach. I do zobaczenia wkrótce. Hej!